Odpowiedź na to pytanie jest totalnie niejednoznaczna, nie jest zero-jedynkowa. To wszystko zależy od pewnego narzutu symbolów, które urosły wokół marki, jej historii, wokół produktów. To, jak bardzo rozpoznawalna jest na danym rynku, czy jest to marka stricte narodowa, jakby polska, czy jest to marka o rozpoznawalności międzynarodowej. Ponieważ w momencie, kiedy tworzy się nową markę, można stworzyć totalnie coś nowego, zgodnego ze własną wizją, z własnymi przekonaniami i mieć w 100% wpływ na strategię komunikacji, na strategię marketingową, strategię sprzedaży i to, jak chcemy rzeczywiście, żeby był dany produkt czy dana marka odbierana na rynku. W przypadku starej marki z historią jest duży, tak jak powiedziałam, taki narzut symboliczny, taki bagaż doświadczeń danej marki, z czym jest kojarzona, czy jest rozpoznawalna, w jakim stopniu jest rozpoznawalna na danym rynku, więc tak jak na wstępie, to wszystko zależy. Czasem jest tak, że ma się ten wybór i można rzeczywiście podczas procesu decyzyjnego zastanowić się, czy chce się budować coś kompletnie od zera, czy zaadaptować pewne wartości danej marki i przekuć się po prostu w biznes i budować właśnie już stworzoną markę, więc no to wszystko rzeczywiście zależy od podejścia reaktywatorów albo założycieli biznesu. W naszym przypadku było tak, że zreaktywowaliśmy markę z 30-letnią historią. Nie było łatwo, ponieważ musieliśmy wykorzystać pewien właśnie ten bagaż symboli. Musieliśmy zmierzyć się z tym, że jest to marka bardzo rozpoznawalna na rynku polskim. Teraz ta rozpoznawalność jest na poziomie prawie 70%, więc te 6 lat temu, kiedy wskrzeszaliśmy, reaktywowaliśmy tę markę, pewnie było to na poziomie zdecydowanej większości społeczeństwa. I zdawaliśmy sobie w pełni z tego sprawę, że musimy zrobić coś świeżego, że nie jest to tylko reaktywacja, ale tak naprawdę rebranding. Wykorzystaliśmy najfajniejsze, najbliższe nam wartości, które niesie ta marka i przekuliśmy w coś świeżego, fajnego, to co chcemy jakby komunikować, czyli te afirmacje, komfort w myśleniu, jak i w produktach, które się nosi. Tak to właśnie wyglądało. Bez własnego sklepu internetowego? Myślę, że tak. Jeśli jest się nie marką, a na przykład multibrandem, to totalnie w grę wchodzą na przykład marketplace'y, gdzie reprezentuje się wiele brandów, które się sprzedaje w sklepie. Natomiast jeśli myśli się o własnej marce, w szczególności marce fashion, no to totalnie must have'em jest własny e-commerce. I ten e-commerce jest rzeczywiście pierwszym wyborem, powinien być pierwszym wyborem, ponieważ ma się w 100% wpływ na to, jak się komunikujemy z klientem, jak technologicznie podchodzimy do budowania serwisu, jak komunikujemy właśnie nasze produkty i jak budujemy cały experience zakupowy dla kupujących, więc no tutaj jest totalny must have. Rzeczywiście Gen Z jest dużą grupą odbiorców naszej marki, równie dużą grupą są milenialsi. W wielu aspektach są to zbieżne grupy, natomiast totalnie nie zamykamy się na żadną grupę kliencką. Równie dobrze naszymi odbiorcami i rosnącą grupą klientów są silversi, tak? 50+. Więc dla nas bardzo ważne jest to, żeby komunikaty były spójne, jasne. W szczególności Gen Z i milenialsi doceniają autentyczność, patrzą na markę jak na lustro. Dla nich marka to nie tylko produkty, to nie tylko czysty proces zakupowy, wejść na stronę, kupić, otrzymać paczkę, tylko w opisie produktowym, w całym właśnie doświadczeniu zakupowym też poczuć daną markę. Tak jak my próbujemy stosujemy taką dosyć luźną komunikację, bardzo spójną rzeczywiście z naszą marką. I właśnie wiemy, że tego oczekują nasi klienci, więc w momencie, kiedy buduje się całą strategię komunikacji, strategię marketingową, trzeba rzeczywiście patrzeć na to, czego oczekuje ta druga strona, czyli klient. Myślę, że cierpliwość
e-commerce, pomimo tego, że jest bardzo szybki time to market, można bardzo szybko wprowadzić dane produkty na platformę. Tak naprawdę w jeden dzień założyć platformę, wpuścić produkty i zacząć podpiąć płatności i sprzedawać, ogarnąć całą kwestię kurierów. No to tak naprawdę są 24 godziny, które teraz wystarczą, żeby w prosty sposób zacząć sprzedawać. Natomiast tutaj radziłabym wszystkim rzeczywiście uzbrojenie się w cierpliwość i mierzyć dane, tak? W momencie, kiedy jest coraz większy ruch na stronie, coraz więcej tej sprzedaży, to nie można zatracać się tylko w liczbach takich stricte przychodowych, stricte zyskowych, tylko sprawdzić na te mierniki, tylko sprawdzić te mierniki e-commerce'owe, to co się dzieje na stronie, gdzie klient wychodzi, na jakiej stronie, może pewne zasoby są niezoptymalizowane w serwisie, więc tutaj rzeczywiście wszystkim radzimy, żeby podeszli do tego analitycznie, a nie tylko właśnie patrzyli na te rezultaty finansowe.